Wytargał, jakbyśmy szlakiem sobie ruszyli. Stamtąd przepięknie widać Pieniny, czyli cel naszej dzisiejszej wyprawy. No i moi drodzy, stary sąd zostaje za nami. Zobaczcie, zabudowania klasztoru panien, tak, klarysek. To jest, moi drodzy, coś fantastycznego. Ten klasztor klauzurowy, to miasto muzeum. Słuchajcie, 12 tysięcy mieszkańców. Klaryski tam żyją, moi drodzy, według zasad 3 razy 8. Nie wiem, czy Państwo wiecie. To jest, słuchajcie, 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin modlitwy. Tych sióstr jest tam, ostatnio byłem, to pytałem się, to 32, ale tam miejsca jest dużo. Jest przepiękny, słuchajcie, zabytkowy kościół. Po tym pierwszym kościele, pod wezwaniem świętej Klary z 1280 roku, ślad się praktycznie nie zachował. Obecny pod wezwaniem świętej Trójcy z 1330 roku, wyposażony w dzieła sztuki niesamowite. Baltazar Fontana, ten główny ołtarz. Przepiękne, słuchajcie, trybowany w żywym srebrze obraz świętej Trójcy, XVIII-wieczny. Potem Jan de Simoni, ta druga część. Potem, moi drodzy, wiele pamiątek po Kindze. No i historia przepiękna. Bo my często, słuchajcie, przyjeżdżając gdzieś z Polski centralnie, nam się wydaje, że tu są rubieże Rzeczpospolitej. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Kiedyś Polska sięgała od morza do morza. Pogórny Poprad, Dunaj, Wag. I za pomocą rycerstwa taką połacią ziemi zarządzaliśmy. Czyli, kochani, zobaczcie, jak Polska to przepiękna historia, jakim jesteśmy mądrym i potężnym narodem. Żebyśmy umieli z tego skorzystać, wykorzystać to. Moi drodzy, stary Sącz, gdzieś tam już, Zwirownia, kochani, ślady życia 3500 lat przed naszą erą. Czyli strasznie wcześnie. Potem, moi drodzy, Grodzisko, do którego dojedziemy za chwilę w Naszacowicach. Potem, kochani, wokół Grodziska to również rozwijało się Podgrodzie, czyli dzisiejsze Podegrodzie. Gdzieś z 8-10 wieku znamy imiona 8 kasztelanów już powolutku, gdzieś, które kiedyś potem stało się Sączem. Natomiast pierwsza taka informacja o Sączu starym to powstał w 1186 roku. Założony przez niejakiego Sandka, Sandomira. Od początku, moi drodzy, powstania ściśle związane z świętą Kinką. Święta Kinka, jak Państwo pamiętacie, była córką króla węgierskiego Beli IV z dynastii Arpadów. Urodziła się w roku 1234 na Węgrzech. Mając 5 lat, została zaślubiona księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu. I już w roku 1243 razem z małżonkiem obejmuje tron książęcy w Krakowie. Natomiast po dojściu do pełnoletności składa śluby czystości, bardzo niechętnie przyjęte przez męża. No trudno się dziwić, mężczyzna z krwi i kości przez możnowładztwo. Chodziło o to, że po śmierci króla nie będzie prawowitego następcy tronu, co może osłabić koronę. Zresztą z historii pamiętamy, że tak się klasztor stało. Widać. Ale kochani, poparcie kościoła i opinia świętej pozwoliło Kindze na przeprowadzenie rozlicznych reform administracyjnych, gospodarczych, społecznych. Stary Sącz stał się pierwszym miejscem kształcenia kobiet. Natomiast w roku 1257 po zjeździe w Korczynie jej mąż, Bolesław Wstydliwy, obdarza świętą Kingę Starym Sączem i 28 wsiami na Sądeczyźnie. Natomiast w roku 1280 po owdowieniu, mając do wyboru albo szaty zakonne, albo władzę królewską, wybiera szaty zakonne, funduje dwa klasztory, franciszkanów i klarysek. Do klarysek wstępuje, dopełniając swojego żywota. Natomiast w roku 1292, kiedy to Kinga umiera, to Wacław II Czeski lokuje na pobliskiej wsi biskupiej kamienicy konkurencyjny grunt i polecił tam przenieść się klasztorom, urzędnikom. I kochani, powstał wtedy nowy Sącz, bo mamy i stary, i nowy Sącz. W 1306, proszę Państwa, Łokietek na rynku starosądeckim wypowiada słynne słowa: wasze imię wierni sądeczanie, kiedy to sądeczanie zawsze opowiadają się po stronie królewskiej. I moi drodzy, pamiętam, jak Ludwik Jerzy Kern swojego czasu, pamiętacie, w jakim on w gazecie pisał te swoje flaszki?
Przekroił, tak. To zawsze pisał, że jak go ktoś na świecie zaskoczy New Yorkiem, to on go nie sączy. Bo mamy i stary, i nowy sącz. Stary, czyli Sandecz Antiqua i nowy sącz. I kochani, wjeżdżamy w dorzecze Dunajca. A jeszcze? Dunajec będzie. Rozlewiska są. To tak jak ten gazda, co nie? Siedział na tym i tam łapał za rybki, a taki turysta idzie się pyta, zobaczył tą rzekę, chciał przejść, nie? A z drugiej strony pilinak się pyta. Gazda, jaka to rzeka? Dunajec. Wtedy zaczął iść, nie? I zaczął się topić. Ten mu tam rzucił, słuchajcie, ciupagę, linę i wyciągnął. Mówi, gazda, co wy tam pieprzycie, że to jajec? Mówi, Dunajec. No takie to dowcipne te. No i kochani, zobaczcie, jak pięknie widać właśnie pasmo Radziejowe z lewej strony. Radziejowa po lewej, góra. Też piękny szlak i powiem wam szczerze, że planuję z synami właśnie odświeżyć sobie, bo dawno tam nie byliśmy, jak tylko w jakiś dzień wolny, to ruszamy z buta. Radziejowa, no ładnie. Piękne widoki. Kiedyś miałem taką grupę, słuchajcie, babka doszła do schroniska i tak patrzy na mnie, mój panie Konradzie, ja tutaj to się dowlekłam, ale dalej to ja już nie dam rady, z powrotem to będzie mnie pan musiał na barana wziąć. Ja tak się rozglądam i mówię, gdzie ja pani tutaj jakiego barana znajdę? Łatwo powiedzieć, wie. No, kierunek Nowy Targ. Drzewa ładne, wysokie. No, na rondo idziemy. Kierunek rondo Lachów Podlubskich. Nowy Targ, kierunek. O, Nowy Targ. Idziemy na Nowy Targ. No i będziemy spływać Dunajcem. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński, zwany Czerwonym Korsarzem Gdańska. Ahoj.